Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, już przenosimy się do Watykanu, do Kaplicy Sykstyjskiej. Stamtąd transmisja uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w niedzielę, w uroczystość Chrztu Pańskiego, kiedy Ojciec Święty także udzieli sakramentu Chrztu Świętego dzieciom w tejże właśnie kaplicy. Rozpoczynamy transmisję od śpiewu na wejście. Figlio dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Rozpoczyna się uroczysta Eucharystia. I teraz według... Rozpoczynając tą właśnie świętą celebrację, chcę was, do was zwrócić się rodzice oraz rodzice chrzestni, ojcowie i matki chrzestne, pytając was, rozpoczynając rytm sakramentu chrześcijańskiego. Leonardo. Jakie imię wybraliście dla waszych dzieci? Maria Mara. Ginevra. Silvia. Adriano Maria. Valerio. Lavinia. Luis Cosma. Rachele. Bianca. Eleonora Dorina. Tommaso. Lucas. Ilian Mervina. Benedetta Maria Caterina. Samuele Pietro. Francesco. Lorenzo. Giulia. Emanella. Samuel. Chiara. Sara. Mattia. Per i vostri bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? O chrzest. Cari genitori, drodzy rodzice chrzestni, drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego właśnie obowiązku? Tak. A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu tego obowiązku? Tak. Cari bambini, drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska z wielką radością przyjmuje was. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa wasi rodzice i chrzestni. I teraz ten piękny obrząd Ojciec Święty znacz znakiem krzyża świętego na czole każdego dziecka. Znak krzyża świętego, a potem czynią to rodzice i rodzice chrzestni, obecni właśnie w czasie celebracji tegoż sakramentu.
i trwa jeszcze obrzęd naznaczenia znakiem Krzyża Świętego. Dzieci, które będą za kilka już chwil ochrzczone, uczynili to rodzice chrzestni i rodzice, a teraz podchodzą właśnie do Ojca Świętego i Ojciec Święty ten znak czyni. Wcześniej było to zaproszenie właśnie do tego, aby w tej liturgii, która się rozpoczyna, brać udział, modlić się za te już niedługo nowo ochrzczone dzieci. Natomiast ten znak krzyża kreślony jest w milczeniu na czole każdego dziecka. Stało się tradycją, że msza święta z obrzędem udzielania sakramentu Chrztu Świętego jest sprawowana w Kaplicy Sykstyńskiej, w miejscu szczególnym, jak wiemy, w miejscu, w którym wybierany jest każdorazowy następca Chrystusa na ziemi, Ojciec Święty. Tam ma miejsce właśnie wybór w czasie konklawe, czyli pod zamknięciem. Zbierają się księża, kardynałowie, elekci i wybierają głowę Kościoła katolickiego. Jak pamiętamy, jest tam przepiękny fresk, potężny, wielki Michała Anioła, Sąd Ostateczny za czasów Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. Kaplica została gruntownie odrestaurowana, odnowiona, odświeżona. Dlatego też, kto był w Rzymie, to widział, że ten właśnie fresk, te malowidła nabrały szczególnego blasku i świeżości. A my w tym momencie, drodzy słuchacze, możemy sobie jakoś na swój sposób nie przypomnieć, bo większość z nas nie pamięta przecież sakramentu Chrztu Świętego, ale jakoś wyobraźnią wiary wejść w ten dzień naszego życia, podziękować w tym momencie, w czasie tej Eucharystii Panu Bogu za to zaufanie, za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, za też tych, którzy udzielali nam tego Chrztu Świętego, za kapłanów w naszych wspólnotach, w naszych parafiach i podziękować za dar tego właśnie wybrania, przyjęcia do wspólnoty Kościoła Świętego, bo ten sakrament to znaczy, jest pierwszym sakramentem. Sakramentem, mówimy, który jest fundamentem, podstawą, bramą wszelkich innych, następnych i rozpoczęciem życia duchowego w nas. Zaraz po zakończeniu tego obrzędu naznaczania znakiem Krzyża Świętego będzie odśpiewany akt pokutny. Panie, zmiłuj się nad nami. I potem też uroczyste odśpiewanie chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. I teraz odczytane będzie pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega, drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą czodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi. Owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. I teraz śpiewany będzie psalm 103. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, On leczy Twe niemoce. On życie Twoje wybawia od zguby, On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. On Twoje dni nasyca dobrami, odnawia się Twoją młodość jak młodość orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu, bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Costruisci sulle acque le tue alte dimore. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco, il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Benedici, Signore, anima mia. Dalla lettera di San Paolo apostolo a Tito. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające, odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Il Signore sia con voi. Pan z wami i z duchem twoim. Dal Vangelo secondo Luca. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa, w owym czasie, gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy suli domysły w sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on miejadło w ręku dla oczyszczenia. Kiedy cały lud przystąpił do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, i z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Come una colomba. E venne una voce dal cielo. Tu sei il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. All'inizio della cerimonia, rozpoczynając ceremonię Chrztu Świętego, padło to pytanie: o co prosicie dla waszych dzieci? A wszyscy wy odpowiedzieliście: prosimy o wiarę. Prosiliście o wiarę. Prosiliście o wiarę. Kościół dla waszych dzieci. I dlatego teraz ona im zostanie im dana podczas tego właśnie chrztu. Będzie włożona w ich serce, w ich wiarę. Wiara oznacza wzrastanie. Oczywiście ta wiara wymaga studiowania, nauczania. Kiedy będą one wzrastać w wierze, w życiu, będą się uczyć na katechezie, będą studiować wiarę. Ale pierw niż studiowanie, wiara musi być przekazana. I to jest praca, która należy do was. To jest zadanie, które wy musicie uczynić. Przekazać wiarę. Przekazywanie wiary. To jest zadanie. I to się wszystko dzieje w domu. Dlatego, że wiara zawsze jest przekazana w tym dialekcie domowym, tym specjalnym języku domu, tym języku specjalnym. To jest wasze zadanie. Przekazać wiarę jako przykład, jako słowa, czynienie znaku Krzyża Świętego, to jest bardzo ważne dla dzieci. Są takie dzieci, które nigdy nie były oznaczone znakiem Krzyża Świętego, nie umieją uczynić znaku Krzyża. Robią coś takiego, jakby kółko na swoich piersiach. Che vedono
l'amore dei coniugi, che vedano la pace. A więc w domu otrzymują one miłość, w domu jest miejsce na otrzymanie pokoju, tego wszystkiego, co daje Jezus. Wybaczcie moją radę, moją poradę. È normale che gli sposi litigano, è normale. Sarebbe strano. Pamiętajcie, zawsze bądźcie przykładem dla tych dzieci. Sentano, che loro non vedano. Ono bardzo, one bardzo dobrze czują, co otrzymują od was. Czują to wewnętrzne też miłość, napięcie, które przychodzi. Tego wam chcę tutaj dzisiaj radzić. Przekazujcie wiarę. Przekazujcie ją. Normalnie, zwykle, codziennie, bez wielkich uniesień, ale... Vedano i bambini che non sent per l'angoscia. I pamiętajcie, że one zawsze nasłuchują na waszą postawę. Będziemy kontynuować dalej sakrament Chrztu Świętego. I czujcie cały czas to wasze zadanie. Przekazywać im wiarę. W jakim miejscu? W domu. Bo tam się zajmujemy tym na początku. A potem będą studiować na katechezie, w szkole. Wy wiecie, że dzisiaj dzieci odczuwają tutaj to środowisko, które jest dziwne. Sentono l'aria fosa. Czują też to napięcie, tą gorącość tych chwil. Niektóre płaczą, niektóre czuwają strach. Może są też właśnie głodne. A następnym motywem płaczu... Il pianto preventivo. Com'è una cosa strana. E non sanno cosa succederà. Może być też to, że niektórzy płaczą z tego pierwszego strachu, drudzy z następnych napięć. Czujcie się tutaj dobrze, wygodnie. Zadbajcie właśnie o te dzieci. Signore vuole quello. Perché loro dove il pericolo? Che anche hanno una vocazione polifonica. Dlatego to jest tutaj mamy tutaj wspaniałą taką polifonię głosów, śpiewów, które płyną z serca tych dzieci. A więc idziemy w pokoju dalej, krok po kroku w tej właśnie ceremonii Chrztu Świętego. Pamiętając o tym waszym zadaniu, które do was należy przekazywać, wiarę. No właśnie, pewnie usłyszymy i płacz. Dzieci, jak mówił Ojciec Święty, które znajdują się dla nich w obcym miejscu, może niektóre nie są obudzone jeszcze, jak zwykle. Jedne drugich potem naśladują, niektórzy płaczą zwyczajnie, bo inne zapłakało. Podobnie jak mówił Ojciec Święty, Pan Jezus w żłóbku. Właśnie w stajence betlejemskiej także był obecny. Pewnie płacz. Poza tym dzieci właśnie płaczą, bo jest może przy długi obrzęd, albo i czują głód. Drodzy, bracia i siostry, z wielką nadzieją i wiarą, zaufaniem zanieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca. Preghiamo insieme e diciamo ascoltaci o Signore. Módlmy się wspólnie i powtarzajmy wysłuchaj nas o Panie. E fondi il tuo spirito su Papa Ześlij swojego ducha na Ojca Świętego Franciszka i wszystkich biskupów. Wysłuchaj nas Panie. Custodisci la chiesa nella vera fede. Strzeż twój Kościół w wiernej wierze. Wysłuchaj nas Panie. Rendi governanti uomini di pace.
obda wszystkich ludzi pokojem serca. Daj radość, zdrowie i mądrość dla wszystkich dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Błogosław i uświęcaj nasze rodziny. Wysłuchaj nas, Panie. Przemieniaj serca grzeszników. Wysłuchaj nas, Panie. Pocieszaj i uzdrawiaj osoby chore, dotknięte cierpieniem. Wysłuchaj nas, Panie. A teraz z całego serca zanieśmy nasze prośby i błagania poprzez wstawiennictwo świętych. Potente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere i poteri di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questi bambini dal peccato originale. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przyjemnego królestwa Twojego światła. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To była modlitwa za wstawiennictwo wszystkich świętych i modlitwa z egzorcyzmem i nałożeniem ręki. Teraz niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz następuje właśnie obrzęd położenia ręki na każdym dziecku z osobna. Będzie to czynił Ojciec Święty, a także obecni w czasie udzielenia tego sakramentu księża współcelebrujący z Ojcem Świętym Franciszkiem w kaplicy świętego, kaplicy Sykstyńskiej w czasie właśnie celebracji sakramentu Chrztu Świętego.
Teraz nastąpi obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej. Ojciec Święty zbliża się do chrzcielnic. Preghiamo Dio, Padre Onnipotente, perché questi bambini rinascano alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Drodzy bracia, prośmy teraz Ojca pełnego miłosierdzia, by pobłogosławił, poświęcił tę wodę, którą będziemy chcieli ochrzcić nasze dzieci. Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że ze zdroju Chrztu Świętego wytrysało dla nas nowe życie dzieci Bożych. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty jednoczysz wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby z radością głosili wobec wszystkich narodów Ewangelię Chrystusa Twojego. Tobie chwała na wieki. Racz teraz pobłogosławić tę wodę, aby nią ochrzczeni Twoje dzieci, które wezwałeś w wierze Kościoła do zdroju odrodzenia, otrzymały życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz obrzęd. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci otrzymają z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której to wasze dzieci otrzymają chrzest święty. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych, zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I teraz już moment na tą część obrzędu sakramentu Chrztu Świętego, kiedy Ojciec Święty będzie, polewając wodą chrzcielną dziecko, chrzcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wymieniając imię. Wcześniej pytanie, czy chcecie, aby właśnie, i tu pada imię dziecka, w wierze otrzymał chrzest święty. Volete dunque che Edoardo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I następne dziecko z rodzicami chrzestnymi podchodzi
I to pytanie celebranta Ojca Świętego. Czy chcecie, aby Leonardo otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chcemy odpowiedź. Leonardo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A wszyscy odpowiadają: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czy chcecie, aby Maria otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chcemy. Miło Mario, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Volete dunque che lui Cosma riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Lui Cosma, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Valerio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Valerio, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Silvia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Silvia, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Bianca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Bianca, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Tommaso riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Tommaso, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Killian Mervyn riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Killian Mervyn, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Emma Nelia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Emma Nelia, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Lorenzo
sia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Lorenzo, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Samuele e Pietro riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Samuele e Pietro, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Chiara riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Chiara, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Sara riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Sara, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Mattia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Mattia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Francesco riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Francesco, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Giulia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Giulia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Samuel riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Samuel, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Benedetta Maria Caterina riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Benedetta Maria Caterina, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Lucas riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
Sì, lo vogliamo. Lucas, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Leonora Dorina riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Leonora Dorina, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Adriano Maria riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Adriano Maria, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Lavinia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Lavinia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Rachele riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Benedetta riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Benedetta, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Bianca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Bianca, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Ginevra riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Ginevra, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I to właśnie ojciec święty Franciszek udzielił sakramentu chrztu świętego w kaplicy Sykstyńskiej 27 dzieciom, w tym było 12, jest 12 chłopców i 15 dziewczynek. Teraz będzie za chwilę jeszcze obrzęd nałożenia białej szaty, potem także przyjęcie światła Chrystusa. Dio onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego. On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączone w lud Boży wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. I teraz obrzęd namaszczenia krzyżbem świętym, potem włożenie oczywiście białej szaty. Jak wiemy, specjalny święty olej krzyżma poświęcany Wielki Czwartek jest właśnie teraz używany. Ojciec Święty znaczy znakiem Krzyża Świętego i tym świętym olejem na szczycie głowy dziecka, każdego dziecka znak krzyża czyni. I oczywiście czynią to także współcelebrujący księża, arcybiskupi, którzy są właśnie razem z Ojcem Świętym, sprawują dzisiaj wspólnie Eucharystię. W niedzielę Chrztu Pańskiego. To teraz właśnie ma miejsce, to mówię dla słuchaczy Radia Maria. Widzimy to na ekranach telewizji Trwam. Cari bambini, siete diventati nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. Drogie dzieci, staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. I teraz każdemu dziecku będzie nakładana biała szata.
specjalny właśnie znak nowego życia, czystości dziecka Bożego, które właśnie każde z nich otrzymało poprzez zmazanie grzechu pierworodnego w czasie tegoż właśnie sakramentu Chrztu Świętego. Tu widzimy, są jeszcze przygotowywane świece, które światło pasału będzie również przekazywane przez rodziców chrzestnych i rodziców dla tychże właśnie dzieci. Dla słuchaczy naszych widzimy, w kaplicy Sykstyńskiej są obecni rodzice dzieci do chrztu dzisiaj przynoszonych i rodzice chrzestni oraz najbliższa rodzina, czyli są to oczywiście mali w większości siostry i bracia tych nowochrzczonych, 27 dzieci. Słyszymy też ten właśnie gwar, trochę płaczu, jak Ojciec Święty mówił, ale to jest naturalne. Najważniejsze jest to, by nie zapominać, że to, o co prosicie, mówił Ojciec Święty, a więc o wiarę, do was, do rodziców, należy jej strzec, sprawić, żeby dojrzewała, żeby była przekazywana, przenoszona właśnie w domu. To jest pierwsze miejsce. Następnie będzie czas na katechezę, na studiowanie wiary, ale na początku to jest ten właśnie, to jest ten początek, to jest ta brama. Poprzez Chrzest Święty są włączone do Kościoła i ta wiara ma być im przekazywana. To zadanie jest wasze. Ricevete la luce di Cristo. Przyjmijcie światło Chrystusa. I teraz ojcowie chrzestni zapalają świece, które każda z rodzin przyniosła dla swojego dziecka od świecy właśnie paschalnej, od paschału. Znaku obecności światła Chrystusa. To wszystko trochę trwa oczywiście, bo mamy 27 rodzin, a więc każdy ojciec podchodzi, zapala świecę i potem wraca do miejsca, gdzie właśnie jest obecna rodzina z nowo ochrzczonym dzieckiem. A dla nas jest to przepiękna okazja, żeby raz jeszcze uczynić refleksję, modlitwę także, podziękować za dar Chrztu Świętego, za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, za wspólnotę parafialną, w której zostaliśmy włączeni w Kościół Chrystusowy, za tych wszystkich, którzy doprowadzili nas do naszej wiary, do dojrzewania w wierze. I to, co właśnie mówił też Ojciec Święty, chrzest to jest dopiero początek. Potem następuje przekazywanie, dojrzewanie, owocowanie właśnie daru sakramentu Chrztu Świętego.
przyjmijcie światło Chrystusa. Właśnie to jest też zadanie, tak jak w przypadku przekazywania wiary. To jest wszystko nie tylko przepiękny symbol, ale też zadanie. I ta świeca chrzcienna jest taki piękny zwyczaj, już teraz my w zwyczaj, ale i to jest znak przepiękny, że ona nam towarzyszy przez nasze życie. Te świece zachowują już sobie teraz dzieci przez całe życie, potem także mają do Komunii Świętej. Szczególnie to jest też taka pamiątka, prawda, żywa, że ja nie pamiętam osobiście, ale właśnie to mój ojciec chrzestny, mój ojciec zapalał tą właśnie świecę od paschału. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, mówi Kościół, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jako dzieci światłości, trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. I tu jeszcze za moment przewidziany jest także ryt, obrzęd Effata, czyli otwórz się. Jest on takim dodatkowym rytem sprawowanym właśnie szczególnie tu we Włoszech, w krajach Europy Południowej. U nas też kiedyś występ był przewidziany, chociaż teraz już jest nieco taka wersja skrócona. To wtedy też kapłan dotyka właśnie powiek, ust na znak tego, że Jezus Chrystus poprzez swoje działanie na nowo otwierał oczy, usta człowiekowi, który jest nowym człowiekiem. Na nowo widzi, na nowo słyszy, na nowo może mówić. A voi genitori, a voi padrini e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce. Podtrzymywanie tego świata powierza się wam rodzice i chrzestni po to, aby wasze dzieci postępowały w wierze, wzrastały w wierze, dały się prowadzić Panu, który ich strzeże i prowadzi wraz z wszystkimi świętymi do swojego Królestwa w niebie. I teraz właśnie ten przepiękny ryt Fat, otwórz się. Jezus Chrystus czyni nas nowymi ludźmi i chce, byśmy na nowo mogli otworzyć nasze usta, uszy oraz na Jego Słowo, które przychodzi do nas właśnie poprzez wyznawanie naszej wiary. Niech to będzie czynione na chwałę Bożą. Amen. Trwa właśnie ten obrzęd Effata. Dla słuchaczy to mówimy. Księża biskupi współcelebranci z Ojcem Świętym Franciszkiem dzisiejszej uroczystej mszy świętej połączonej z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego teraz właśnie podchodzą do każdego nowo ochrzczonego dziecka, dotykają jego uszów i także czyniąc i ust, czyniąc znak Krzyża Świętego na znak właśnie tego właśnie nowego otwarcia na działanie Słowa Bożego, na działanie Chrystusa
w życiu tych nowo ochrzczonych, nowo przyjętych do ciała Chrystusa, jakim jest Kościół Święty. I za moment już rozpocznie się liturgia eucharystyczna, ofiarowanie darów, śpiew połączony z śpiewem właśnie psalmów o wielkości Boga, o wielkości Jego darów, które spływają na nas ludzi. Będziemy to śpiewać i oczywiście potem liturgia eucharystyczna pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w niedzielę Chrztu Pańskiego sprawowana na Watykanie w Bazylice Świętego, w Kaplicy Sykstyńskiej, w szczególnym miejscu, które łączy się właśnie bardzo mocno z historią Kościoła. Teraz już pieśń eucharystyczna i następnie nasza wspólna modlitwa. Módl się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz,
i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna. Niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, który zgładził grzechy świata, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Signore sia con voi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez cudowny znak chrztu Chrystusa w Jordanie objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, wstępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi z serca wołając. Il lieto annuncio e noi uniti alle potenze dei cieli con voce incessante proclamiamo la tua lode. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Chwale.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupami oraz całym duchowieństwem. E tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato. Pamiętaj także o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem. Ricordati dei nostri fratelli. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, z jej oblubieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusa i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Fratelli carissimi, questi bambini rinati. Drodzy bracia najmilsi, nasze dzieci odrodzone przez Chrzest Święty nazywają się dziećmi Bożymi, nimi są rzeczywiście. W sakramencie Chrztu Świętego otrzymają pełnię Ducha Świętego, przystępując zaś do ołtarza Pańskiego, staną się uczestnikami Jego uczty ofiarnej. Razem ze zgromadzonym Kościołem będziemy Boga nazywać Ojcem. Módlmy się zatem teraz wspólnie w ich imieniu i w duchu przybranych dzieci, którego otrzymaliśmy wszyscy, tak jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Scambiatevi un segno di pace. I z Duchem Twoim przekażcie sobie znak pokoju. Przekazywany jest znak pokoju, począwszy od Ojca Świętego przez współcelebransów po właśnie rodziców chrzestnych, nowo ochrzczonych dzieci, które przyjęły ten sakrament chrztu, zostały wybrane też jakoś w sposób szczególny, przyjęły go w kaplicy sykstyńskiej na Watykanie. A teraz wspólny śpiew Baranku Boży. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niech nas strzeże na życie wieczne. Krew Chrystusa, niech nas strzeże na życie wieczne. Teraz Ojciec Święty przyjął komunię świętą, wraz z nim współcelebrujący arcybiskupi, biskupi, kapłani, i za chwilę będzie komunia święta rozdzielana obecnym tutaj rodzicom chrzestnym w czasie właśnie przy świętej, w której był właśnie udzielany sakrament chrztu świętego, a my również, którzy uczestniczymy poprzez telewizję i radio w tej Eucharystii, szczególnie chorzy, cierpiący, którzy nie mogą być obecni w świątyni, w kościele, chcielibyśmy przyjąć w sposób duchowy właśnie ciało Chrystusa. Przyjdź do nas, Panie, odnów naszą wiarę, wzmocnij naszą wiarę, rozpal naszą wiarę. Przyjdź do naszego serca na sposób duchowy. Przyjdź, zamieszkaj, obdarz nas pokojem, miłością, zrozumieniem spraw Bożych. Przybądź, Panie, prosimy Cię, bądź z nami. Thank you.
Preghiamo. Módlmy się. Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa. Posileni świętymi darami, pokornie Cię prosimy, najłaskawszy Boże, spraw, abyśmy wiernie, słuchając Twojego Syna, zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz uroczyste błogosławieństwo na zakończenie Eucharystii i obrzędu także Chrztu Świętego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pochylcie głowy dla błogosławieństwa. Pan Bóg Wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy niesie chrześcijanom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniła nadzieja życia wiecznego, niech błogosławi matce tych dzieci, matkom tych dzieci i tak jak teraz dziękuję ona Bogu za otrzymane potomstwo, Jego uzdrowienie, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi Wam, ojcom tych dzieci, aby dawaliście swoim dzieciom pierwsze świadectwo wiary słowem i przykładem. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym tu zebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. La messa è finita, andate in pace. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, zakończyła się msza święta, uroczysta, w niedzielę Chrztu Pańskiego. Ojciec Święty Franciszek w czasie tej mszy świętej udzielił sakramentu Chrztu Świętego 27 dzieciom. Dziękujemy za nowo przyjętych, nowo ochrzczonych i przyjętych do Kościoła Świętego dzieci. Dziękujemy za ten dar Chrztu Świętego, który został także i nam kiedyś przed laty udzielony. Niech Pan będzie uwielbiony. Dziękujemy tym właśnie w dzisiejszym dniu, szczególnie pamiętając w dziękczynieniu o naszych rodzicach, rodzicach chrzestnych, kapłanach, którzy tego daru udzielali. My powoli żegnamy się, zapraszając oczywiście na kolejne spotkanie w czasie modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem już z placu Świętego Piotra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Życzymy dalej pięknej niedzieli i dobrego odbioru Telewizji Trwam i Radia Maryja.